A następnym zonem jest Collision Chaos. Ale jak doskonale wiecie, pomiędzy Collision Chaos a Palm Tree Panic miał się pojawić jeszcze inny zon. Dokładnie to Desert Dazzle. I pewnie jak będę pamiętał, to wam wstawię jakby wstawkę z tym Desert Dazzle, jaka tam muzyka leciała. I mniej więcej pokażę wam, no, krótki gameplay z tego poziomu. No co ja tutaj mogę dużo powiedzieć. No i mamy naszą Amy, albo Princess Sally, bo ona w tej gierce chyba się Princess Sally nazywa, z tego co dobrze pamiętam. Albo była określana jako Princess Sally. W ogóle początkowo te kolce, które były przy Amy, jakbyśmy tam stali, to mogłyby nas zranić, ale twórcy stwierdzili, że tego się pozbędą, no bo to byłoby według mnie przynajmniej słabe, ale no ja to ja niekoniecznie muszę się zgadzać z wizją twórców. Tak, ja uważam na przykład, że to według mnie byłoby słabe, ale dla was na przykład niekoniecznie musi być to słabe, bo dla was może być to super realistyczne i ja się oczywiście z tym zgadzam. W ogóle Collision Chaos to był jeden z zonów, którego bardzo nie lubiłem w Sonicu CD, głównie dlatego, że miałem problemy ze zbieraniem jakby 50 pierścieni, żeby, no, nie stracić. Było to bardzo problematyczne dla mnie, aczkolwiek no z czasem się przyzwyczaiłem i uważam, że nie jest to jakiś super zły zone. Jest całkiem w porządku, jeżeli chodzi o soundtrack, jeżeli chodzi o level design, więc nie mam do czego się przyczepić. Zaraz będę musiał jakiś łyk wody wziąć, bo kurde, ja tak gadam jak najęty, a tu wiecie, gardełko, kurde. Gardełko suche się robi wtedy. No nie, no future mnie nie interesuje, wolałbym past. Podziękuję. Oczywiście tak, widzę tutaj te badniki, ja wiem, że zaraz ktoś będzie nawiązywał do moich starych let's play z klasycznych Soników, gdzie lubiłem bardzo mówić na temat badników, czyli na przykład patch Sonic 2 i patch Sonic 3, ale oszczędzę wam w tym let's playu tego. Niemniej jednak, warto wspomnieć, że te badniki to badniki. Tak, to masło maślane było, zdaję sobie z tego sprawę. No, ale tak jak też chciałem tutaj co nieco powiedzieć. Muzyka ze złej przeszłości została użyta w Sonic Chronicles The Dark Brotherhood. No i poziom niektórymi elementami przypomina Casino Night Zone z gry Sonic the Hedgehog 2. Co ciekawe, obie gry produkowane były w podobnym czasie, co jest oczywiście również prawdą, bo były produkowane w tym samym czasie. Bo już nawet o tym na początku wspominałem. No więc jeżeli chodzi o moje właśnie wspomnienia, no to ja bardzo nie lubiłem Collision Chaos, jeżeli chodzi o zbieranie pierścieni. I ogólnie tam szukanie tych generatorów Metal Sonica, czy w ogóle tych generatorów, no to trochę było irytujące, nie będę tego ukrywał. Aczkolwiek myślę, że jestem w stanie znaleźć teraz na spokojnie te generatory, tylko musiałbym się skupić. Wiadomo, no dla niektórych to może być słabe, bo w tych poziomach wtedy będę dużo czasu spędzał, no ale no kurde, ja wolę jakby trochę eksplorować, nie? W takich grach. Wiem, to może być śmieszne, zważywszy na to, że została mi przypięta łatka speedrunnera przez Nero. Pozdrawiam serdecznie, Nero. I to taki mój ziomek z ekipy, bo wiem, że jest jeszcze jeden youtuber, który nazywa się Nero. Ale nie, mi chodzi o drugiego Nero, tego, z którym trzymamy się, a raczej kumplujemy się. Pozdrawiam serdecznie, panie Nero, Sławie. No. Tak więc, let's do this shit! Lecimy do przodu. A raczej do góry w tym wypadku. No może nie tak do góry, bo tak do góry akurat nie chciałem lecieć. Tutaj warto uważać, bo ja nie lubię jakby tych tutaj kolców. Zawsze z nimi, no właśnie, miałem taki problem. Troszeczkę pierścieni się straciło, ale mam nadzieję, że będzie tutaj... Nie, raczej tutaj będą monitorki, które pozwolą nam nadrobić zmarnowane jakby... Przez chwilę chciałem powiedzieć zmarnowany czas, ale nie, no wiecie o co chodzi. Ogólnie w wersji amerykańskiej tutaj też fajna muzyczka leciała, ale no niestety mówię, gramy z europejsko-japońskim soundtrackiem, więc tych muzyczek niestety, chcąc nie chcąc, ale no nie będzie. Więc dla osób, które są fanami, o ile jakakolwiek jest osoba, która jest fanem
soundtracku amerykańskiego, no to no niekoniecznie może się to ta decyzja wam spodobać. No i przypadkowo zniszczyłem hologram Metal Sonica. Nie chciałem, nie planowałem tego w sumie. No ale no trudno, jak już zniszczyłem, no to niech tak będzie. Nie będę specjalnie z tego powodu poziomu restartował, no głupi nie jestem. Teraz po prostu wypadałoby ten generator znaleźć, nie? Ja wiem, że on chyba u góry, z tego co dobrze pamiętam. W ogóle też taka ciekawostka, o której nie wspomniałem, bo jak pamiętacie, jeżeli graliście sobie w Sonica 1, to bardzo często mogliśmy spotkać się ze zjawiskiem, że każdy poziom miał nazwę Zone. Wiecie, o co chodzi, czyli po prostu kiedy przechodziliśmy Green Hill, to nie mieliśmy Green Hill Stage czy coś, tylko Green Hill Zone. I tak w tym przypadku jest to bardzo ciekawa sprawa, ponieważ tutaj nie mamy czegoś takiego. Tak jak to było w Sonicu 1, że mieliśmy zony, tak tutaj po prostu mamy zwykłe poziomy, nic więcej. Co jest takie zaskakujące, muszę przyznać. I to nie dlatego, że o, patrzcie, ja tutaj chcę teraz szydzić czy coś, tylko po prostu serio zwróciłem na to uwagę, no nie? Zwróciłem na to uwagę, bo jest to dosyć ciekawa sprawa, no nie ukrywajmy tego. No, więc teraz tak, skoro zebrałem tutaj, a raczej zniszczyłem hologram Metal Sonica i nie za bardzo pamiętam, gdzie jest klatka, chociaż wydaje mi się, że ona gdzieś na dole była, ale to tak mówię, mi się może wydawać. Mi się wiele rzeczy tak na dobrą sprawę może wydawać. To jeżeli nie ma jej na dole, no to cóż. To jak będę robił kampanię Talesa, to wyjątkowo w tym przypadku zrobimy coś takiego, że zamiast niszczyć hologram Metal Sonica w kampanii Talesa, to po prostu będę niszczył klatkę. O, i fajnie wleciałem, to muszę przyznać, fajnie to wyglądało. Ogólnie motyw robotyzacji Little Planet również pojawił się w Sonicu 4 Episod 2, to o tym warto wspomnieć. Tak myślę, że byłoby fajnie wspomnieć o tym, tym bardziej, że Sonic 4 Episod 2 był już również nagrywany na kanale, tak więc to jest taki mały twistik do tego let's playa, tak więc jeżeli ktoś chce zobaczyć sobie mój let's play z Sonica 4 Episod 2 z Pixelem, no to serdecznie polecam. Uważam, że warto obejrzeć, bo kiedyś tam obiecaliśmy i po iluś tam latach udało nam się to nagrać, tak więc jej. A teraz skupmy się na kolejnym special stage'u. Jezu, pamiętam, jak ja z tymi special stage'ami miałem problem, ale teraz to one praktycznie w ogóle bezbłędnie je przechodzę, przynajmniej ja tak uważam. Wiadomo, no drobne błędy takie jak utrata czasu się zdarzy, bo jak sami widzicie, kiedy wejdziecie na wodę, no to czas tracicie, a raczej sekundy. No ale myślę, że nie idzie to źle. Myślę, że idzie to całkiem w porządku, przynajmniej tak mi się wydaje. No i przy okazji ekstra życie udało nam się zdobyć. No, więc teraz lecimy dalej sobie z Collision Chaos. Ogólnie kiedyś muzykę z Collision Chaos w wersji amerykańskiej to miałem ustawioną sobie, może nie jako dzwonek w telefonie, ale wiem, że kiedy przychodził mi SMS-y, to miałem ustawiony fragment tej nutki z wersji amerykańskiej. W ogóle wersja amerykańska Sonica CD, mówię, pod względem soundtracku nie jest zła, aczkolwiek kiedyś ją bardzo ubóstwiałem, wręcz a obecnie to uwielbiam soundtrack europejsko-japoński. Widzicie, jak się łatwo można pomylić? Też taka mini ciekawostka co do aktów i poziomów w Sonicu CD. To warto też wspomnieć, że i w Sonicu CD, i w Sonicu 1 jest coś takiego jak trzy akty. Czyli dosłownie, w momencie... Albo dobra, zaraz wam powiem, tylko na spokojnie, jak Sonic się dostanie do past. Chodzi mi po prostu o to, że mieliśmy trzy akty w Sonicu 1. To samo jest tutaj. Z tą różnicą, że w Sonicu 1 mieliśmy coś takiego, że jednak ten trzeci akt to jeszcze był poziom. Tutaj natomiast akt trzeci, albo zone trzeci,
jest tylko i wyłącznie poświęcony dla bossa. Jest jakiś tam fragmencik poziomu, ale w głównej mierze jest to akt, a raczej zone poświęcony tylko i wyłącznie dla bossa. Tak więc nie jest to, jakby to można powiedzieć, taki pełnoprawny poziom. Po prostu i tyle. To chciałem jakby powiedzieć. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. A jeżeli nie, no to piszcie w sekcji komentarzy, ja postaram się to może jakoś inaczej wytłumaczyć. Nie wiem, chyba wszystko w porządku jest. Tak mi się wydaje. A jak nie, no to najwyżej zrobi się pauzę i się zrestartuje poziom i jeszcze raz się ogarnie co nieco. O, kolejny hologram. No to ten poziom mam już załatwiony pod względem szukania cybernetycznych klatek. Serio, już nie będę tego robił, ponieważ będę wolał to zrobić w chyba kampanii Tailsa. Ta, okazuje się, że nie wszystkie poziomy zapamiętałem pod względem tych klatek, no ale trudno się mówi. Przynajmniej pokazuję wam tutaj sposoby na zrobienie Good Future, czyli dobrego zakończenia, ponieważ kiedy nie zdobędziecie ani Time Stonesów, ani nie zrobicie Good Future, no to macie zły ending. A ja będę mógł wam pokazać i dobry i zły ending, kiedy skończymy sobie tę gierkę. No tak, odcinki z tej gierki będą dosyć długie. To mogę wam już od razu powiedzieć. O! I chyba będziemy mieli Good Future teraz. A nie, wróciliśmy z powrotem do tego, do teraźniejszości. Zapomniałem, dobra, teraz jest teraźniejszość. Dziwne, że ten badnik mnie w ogóle nie zaatakował, ale okej, dobra, ja tam nie będę się, wiecie. Nie będę się tutaj wykłócał. Sorki, że ja się tak wyciszyłem, ale chciałem po prostu, żebyście posłuchali sobie tej muzyczki. Tak jakoś. Chciałem, żebyście po prostu posłuchali i wyrazili opinię, co sądzicie na temat tego soundtracku. Czy wam się podoba, czy nie? Czy wam w ogóle się poziom podoba? Napiszcie w ogóle w sekcji komentarzy wasze wspomnienia dotyczące jakby tej gierki, bo jestem po prostu ciekaw. Jestem po prostu tak szczerze bardzo ciekaw waszych wspomnień. I dobra, z wynikiem 4 minuty 22 sekundy oraz 53 setne sekundy udało nam się ukończyć drugi akt. Nawet nie niż... Nie, czekajcie. Ale my niszczyliśmy chyba te hologram. No, niszczyliśmy hologram Metal Sonica. Co jest grane? Okej, dobra. Nie wiem, może ja się przewidziałem czy coś, ale wydaje mi się, że powinno się to zaliczyć normalnie. A tutaj się nie zaliczyło z jakiegoś powodu. A co to ma znaczyć? He? Ogólnie, kiedy czas spadnie ci poniżej 20 sekund, to pojawi się specjalne UFO takie z czerwonym paskiem, które przedłuży ci czas. Taka ciekawostka. Ona ci bodajże przedłuży czas o jakieś 40 sekund, coś takiego. Nie pamiętam, ile dokładnie to było. Wolę uniknąć tego typu precedensów. No, i pojawiło się to UFO, ale... Mi się udało oczywiście za pierwszym razem to zrobić, tak więc bardzo dobrze. Woohoo! No to co, zostały nam jeszcze tylko 3 timestone'y i będziemy mieli już nasz quest ze zbieraniem timestone'ów zaliczony. Będziemy już mieli tylko Good Future. Aha, i tu mamy już Bad Collision Chaos. Z jakiegoś powodu. Mimo, że zniszczyliśmy hologram Metal Sonica, to z jakiegoś powodu mamy Bad Future.
Ale oczywiście po przejściu tego zonu pokażę wam, jakby wyglądał poziom z perspektywy Good Future. Bo wkleję oczywiście gameplay, jeżeli nie uda mi się swojego nagrać. To wkleję i dam od razu odnośnik w tytule, żebyście zobaczyli u tej osoby, jak to wyglądało. Oczywiście cała kwintesencja polega na tym, że musimy za pomocą tych bramek pinball dostać się do góry. Jak sami zresztą widzicie. Ponieważ tak, to ta walka z bossem to bardzo przypomina tę grę na Windowsa XP, pinbola. I to raczej myślę, że wszyscy się z tym zgodzimy, ale jak widzicie, trzeba mieć po prostu taktykę na tego bossa, na doktora Robotnika. Jak widzicie, ja wykorzystałem tę technikę albo taktykę. No i zaowocowało to tym, że teraz mogę spokojnie iść na kolejny zone. A kolejny zone to jest oczywiście Tidal Tempest. Śmieszna sprawa, bo w normalnym let's playu, w sensie w moim drugim let's playu z 2015 roku z Sonica CD na PlayStation 3 nazywałem ten poziom Tidal Tempest, ale ja byłem parę lat temu głupszy i... Znaczy no głupszy, no po prostu byłem mniej doświadczony i teraz jestem bardziej doświadczony i tyle w temacie. Tyle w temacie, jeżeli chodzi o to. Oczywiście poziom charakteryzuje się tym, że w zasadzie zwiedzamy coś ala takie, nie wiem... To w ogóle z czymś mi się kojarzy, to są takie jakby gotyckie... Nie, może to nie jest gotyckie. Takie filary gotyckie tutaj są. W każdym razie no zwiedzamy sobie taką powiedzmy podwodną świątynię. No i oczywiście charakterystycznym elementem jest to, że Sonic oczywiście no nie umie pływać i nie potrafi oddychać pod wodą. Co jest oczywiście trochę taką gównoprawdą, bo ja, że potrafią oddychać pod wodą. Ale ten akurat jest wyjątkowy w swoim rodzaju i on nie potrafi. Ale cóż poradzić. No i co jest ciekawe, to to, że w wersji na Sonic Gems Collection, czyli tam w wersji na PS2, woda jest przezroczysta, a nie zielona jak tutaj. Co też jest takie wow. Dobra, to teraz tak, zbieramy co nasze. Halo, co to miało być? No, tak to właśnie miało wyglądać, tak to miało się właśnie prezentować. No, myślę, że teraz tak sobie przejdziemy jeszcze ten zone. No i ewentualnie możemy przejść jeszcze następny i to będzie na tyle z pierwszego odcinka z Sonica CD, bo Sonica CD nie planuje długiej serii, to od razu wam mogę powiedzieć tu i teraz. Nie planuje długiej serii, maksymalnie 2 odcinki, może 3. Tak jak to było w oryginale. Możliwe, że tak jak było w oryginale, a możliwe, że to będzie tak jak to wyglądało w... tak jak to zrobię teraz, czyli 2 odcinki maksymalnie. No i tutaj udało nam się zdobyć klatkę. Jej! Ogólnie bardzo podoba mi się kolorystyka tego poziomu. Tak fajnie to po prostu wygląda, no co ja tu mogę dużo powiedzieć. Wiecie, ja nie jestem osobą taką, która, nie wiem, lubi lizać dosłownie dupę grze, ale w tym wypadku, jeżeli coś mi się podoba, no to mówię wprost, ej, podoba mi się to. Jeżeli coś mi się średnio podoba, no to ej, średnio mi się to podoba. Wy możecie mieć swoje zdanie, ja mam swoje zdanie. Taka jest prawda. Wam niekoniecznie się musi to podobać, ale mi na przykład się podoba.